dzisiaj będziemy robić harpony z dyni. W tym roku postanowiliśmy skorzystać tutaj z naszych mini dyni. Niestety to są dynie Hokkaido, które tak średnio jakby się nadają, jeśli chodzi o robienie lampionów, ale mam nadzieję, że coś z tego nam wyjdzie. Lepsze są, jeśli kupujecie, to lepsze w ogóle są te dynie takie duże, takie to są dynie chyba zwyczajne, one się nazywają, albo dynie takie olbrzymie. I jak chcecie zobaczyć efekt końcowy, to zostańcie z nami. Najpierw będziemy odkrajać górę. Oczywiście możemy to zrobić tak, że na przykład tu jakieś wzorki porobi. Tutaj jest dowolność, ale zanim to jeszcze odkroimy, to najlepiej jest tutaj sobie to wszystko narysować, tak żeby iść po linii jakiejś konkretnej. I jeśli nie macie wprawy, to lepiej wykorzystać jakiś ołówek niż flamaster, bo wtedy może po prostu zostać nam ślad. No super, no to teraz mama ciachnie. I mamy tutaj te dwie części. Potrzebna nam jest łyżeczka i będziemy wyciągać wszystko to, co jest w środku. Przełożymy do miseczki. W międzyczasie pojawiła nam się róża, więc spróbujemy tę drugą wyciąć troszeczkę fajniejszy jakiś kształt. Zobaczcie, udało mi się. Widzicie? Jest, takie są dwie części. Teraz róża dostanie i musi wyciągnąć ze środka. Wydrążyć ze środeczka. To tak widzimy się za pół godziny pewnie. Żartuję, szybciej już Lili. O, zobaczcie tutaj. Lili to już w ogóle kończy. Tak? Ale będziemy robić straszne te lampy. Wesołe. Wesołe, dobrze. No to tutaj będzie wesoła Minka. A ty chcesz wesołą czy straszną? Ty chcesz tak? Chcesz straszyć? Jak macie dużo oczywiście dynie, nie takie jak my, malutkie i częściowo jeszcze tak naprawdę niedojrzałe. Ale jak macie duże dynie, to ze środka możecie wyciągnąć nasionka. No i te pestki dyni są oczywiście bardzo dobre do jedzenia. Ale co zrobić, żeby tak naprawdę je można było spokojnie zjeść? Bierzemy takie pesteczki i płuczemy. Możemy na przykład zalać je wodą, no tak, żeby po prostu pozbyć się wszystkich tych pomarańczowych elementów, żeby zostały nam same pestki. Jak już tego się pozbędziemy, no to musimy te pestki wysuszyć. Najlepiej jest wstawić je na przykład do jakiejś brytwanki, czy do jakiegoś takiego dużego pojemnika płaskiego, gdzie one będą sobie spokojnie wysychały. Można też delikatnie, jak macie na przykład coś robicie w piekarniku i później zostaje ten piekarnik ciepły, to możecie postawić, żeby one po prostu szybciej nam wyschły. Takie wysuszone pestki przekładacie sobie do jakiegoś pojemniczka i możecie przez całą zimę sobie takie pestki obierać. Dobra, 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 to teraz tak. Mamy dynkę w środku pusto, to co? Trzeba coś namalować i powycinać, co? Tak. No to i... Jakieś oczy. Oczy? Tak. Oczy i usta? Tak. O, tak miał być? Tak? I tak? O. Tak to u nas wygląda. Zaraz jeszcze spróbuję, może zrobię z drugiej strony z jakieś jeszcze dwie gwiazdki, będą się fajnie tutaj jeszcze prezentowały. A tak jeszcze wyczytałam, że żeby dłużej można było zachować świeżości, można powiedzieć, takie dynie, takie lampiony, to dobrze jest wysmarować to oliwą w środku.
czy to się sprawdzi, dam Wam znać na Facebooku. A tutaj macie efekt już taki finalny, jeszcze z gwiazdkami. Tutaj nasza pokryweczka. A tutaj efekt końcowy drugiej, takiej trochę czarownicy naszej. Z tej strony zrobiliśmy taką kostkę. Jak chcecie zobaczyć, jak nasze lampiony świecą, to wpadajcie na Facebooka. Link do Facebooka macie w opisie pod tym filmem. A ja dzisiaj Was zapraszam jeszcze do oglądania nieba, bo podobno będzie niebieski księżyc. Będziemy oglądać? Tak! I co, dziewczyny, podobała się Wam się zabawa? No dobra. Pa, pa!